Cześć, z tej strony Kamil i zapraszam Was na kolejny film wędkarski. Team Giętka Wędka zaprasza, a znajduję się obecnie na zbiorniku Topola, a moim celem są leszcze. Biorę się za rozkładanie i widzimy się za chwilę. A więc tak, z prawej strony wędkę hedera mam rzuconego gdzieś na 60 metrów. Tam sobie zanęciłem, a na pikerka delikatniejszą z małym koszyczkiem 10-gramowym. Nęcę zaraz za pasłem trzcin. Jestem ciekaw, coś się uda złapać. Mam to zastopowane, za to spadam w samo miejsce. Tak samo na dalszej odległości. Dorzucę jeszcze jeden koszyk. Poszło już chyba z 8. I będę próbował tutaj coś złapać. Drobna ryba się spławia. Ale my czekamy na coś większego mimo wszystko. A nie jest powiedziane, że trzeba łapać bardzo daleko. Mamy większą rybę. Taki oto leszczyk na kukurydzę. To tak, mam już jednego większego leszcza oraz dwie piękne płoci. Już dawno takich ładnych płoci około 30-30 paru centymetrów nie złapałem. Wszystko na kukurydzę i zaraz za pasłem trzcin, niedaleko. Drugą wędkę mam rzuconą na 60 metrów, miałem tylko jedno mocne branie i niestety pudło. Tak poza tym od godziny tylko na pikerka koło pasma trzcin. Takie płocie weszły mi w zanętę. Słuchajcie, minęło półtora godziny, a mam już prawie pół siatki ryb. Piękne płocie, trzy leszcze, w tym jeden taki 40 cm. I nie mogę wyrobić na dwie wędki. Co chwilę są brania. Jak nie na kukurydzę, to na białe robaki. I tak na okrągło, a jak chcę coś nagrać, to jest branie. I trzeba iść zacinać. Ale jestem bardzo zadowolony. No mówię, półtora godzinki siedzenia, dobrze zanęcone dwa miejsca. Narzekałem, że tam dalej nic się nie dzieje, na 60 metrze, wyciągnąłem największą płoć stamtąd.
No jest elegancko. Jestem bardzo zadowolony. Niedługo będę robił pierwsze wypuszczenie. Przedstawię Wam złapane ryby, bo na bieżąco nie jestem w stanie nagrywać. Słońce bije strasznie w moją stronę. Odbija się od wody. Jak kamera jest włączona na tafle wody, to nic nie widać kompletnie. Jest zamazane tło, nie można wyostrzyć obrazu. No, kiepskie miejsce trochę i bardzo zarośnięte. Ale ryby dopisały i chyba to jest najważniejsze. Mamy dużą rybę. Będzie duży leszczyk. Jest duża ryba. Mamy go. To jest naprawdę potężny leszcz. No spokojnie, spokojnie. Pięćdziesiąt trzy centymetry. Taka piękna sztuka.
ale jestem zadowolony. Super. Słuchajcie, rybę wypuszczam od razu do wody i przedstawię Wam wszystkie ryby, jakie mam jeszcze w siatce. Z tego powodu, że jest dość ciepło i nie chcę, żeby się męczyły. 3 godziny wędkowania. Ten leszcz oraz to, co mam jeszcze w siatce. Zaraz Wam pokażę. Tak to na razie wygląda. Wszystkie ryby wracają do wody. Mam piękne płocie. Ta na przykład lub ta. Bardzo piękne sztuki. I jeszcze jednego leszczyka. Takiego o. Oj, oj, oj. Chodźcie, chodźcie do wody Was wypuszczę wszystkie. No już. Się wysypują. Idziemy. Wrzucimy je do wody. Jak widzieliście, wszystkie ryby odpłynęły. Montuję siatkę z powrotem i lecimy dalej. Widzieliście, jakie piękne ryby? A, moi koledzy siedzą w robocie, a ja jestem na rybach. Chyba mnie zazdroszczą, zaraz zrobię im screenshoty i powysyłam, żeby podnieść im ciśnienie. Serdecznie pozdrawiam chłopaków. Trzymajcie kciuki, może jeszcze kilka takich dużych leszczy wyciągnę. Cel był wyciągnąć dużego leszcza dzisiaj. Udało mi się to zrobić. Dodatkowo mam piękną, ładną płoć koło pasa trzcin, która cały czas bombarduje kukurydzę. Jestem z tego bardzo zadowolony, nie wychodzi mi z zanęty. 3 godziny łapania, no około 4 kilo ryby chyba było. O, i mam już branie. Dobra, lecę zacinać. Pierwsza tura ryb została już wypuszczona. A w siatce już się nazbierało trochę następnych. W tym jeden leszczyk. Kilka płoci i jeden leszcz. Najwięcej ryb bierze mi tutaj obok tego trzcinowiska. Naprawdę blisko, może z 10-15 metrów od brzegu. O, w tym miejscu.
Kamera walnęła o ziemię. Kiedyś nie lubiłem łowienia na dużych zbiornikach. Początki wędkowania, nie dawałem sobie rady. Nie takie zestawy, zły dobór miejsca. Ale z czasem udało się to wszystko opanować. Zwłaszcza tutaj na tej Topoli. Wychodzi mi i Michałowi to bardzo dobrze. No i pozdrawiam pracującego Michała. Słuchajcie, rybki cały czas biorą, a ja chciałem poinformować Was, żebyście dali łapkę w górę oraz zasubskrybowali kanał, bo im więcej subskrypcji, im więcej łapek w górę, im więcej ciekawych, miłych komentarzy, tym nam częściej chce się jeździć na ryby i nagrywać dla Was filmy. Wracam do wędkowania. Jeszcze za jakąś godzinę coś połapię i na koniec przedstawię Wam wszystkie złapane ryby. A więc tak, wyciągam ryby, przedstawiam Wam, ile tego nałapałem. Będą wpadać od razu do wody, bo mata leży na wodzie. Po prostu je wysypię, parę podniosę i śrub, niech płyną sobie. Bo kończę już teraz wędkowanie, jest godzina 12:30, tak się zbierać do domu, jest strasznie gorąco.
kilka ładnych płoci. Jeszcze taki leszczyk. Niedużej wielkości. Wszystkie ryby już sobie popłynęły, a ja zbieram się do domu. No i jak widzieliście, były leszczyki, były płocie, były wzdręgi. Dzień uważam jak najbardziej do udanych. Mam nadzieję, że będzie takich więcej. Wam też życzę takich łownych dni. No i zbieram się do domu. Zaraz będę składał te tripoda, wędki i uciekam. Jeszcze raz was proszę, łapki w górę i subskrypcje. Wtedy mam motywację, wtedy nam się chce. Chłopaki też się już niedługo wezmą z teamu i będą na filmach. Może już nawet pojutrze pojedziemy sobie na nockę. Będzie większa ekipa i może będzie film ciekawszy. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.